No, jedna moja, czyli wygrałem. Szanowni Państwo, i chyba wszystko jasne, 27 do 1, była premier Beata Szydło, dzisiaj europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Przeniesiemy się na tę stronę, będzie lepiej nas widać. Trochę symbolicznie zaczynamy ten odcinek, kolejny odcinek programu Miłosz Kłeczek w ruchu. Pani premier gra od wielu lat w piłkę ręczną. 27 piłek, które trafiły w światło bramki, w siatkę weszły. I ta jedna ostatnia, którą udało mi się wychwycić. Naprawdę to jest zwycięstwo? To jest zwycięstwo niezwykle ważne, dlatego że oczywiście pan redaktor nawiązuje do wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Tylko pani premier zagłosowała przeciwko. 28 krajów, bo wtedy jeszcze Wielka Brytania i tylko jeden szef rządu, jeden przedstawiciel, wysoki przedstawiciel państw członkowskich, który głosuje przeciwko kandydatowi z własnego kraju i jeszcze po przyjeździe do Polski mówi, że odniósł sukces i że to zwycięstwo. Muszę powiedzieć, że to chyba jedno z większych moich sukcesów. I im dłużej o tym myślę, to utwierdzam się w tym, że wtedy zrobiłam dobrze i dzisiaj na pewno powtórzyłabym dokładnie tak samo. Tym bardziej bym powtórzyła po tym wszystkim, co dzieje się w Polsce w tej chwili. I między innymi o tym już za chwilę w kolejnym odcinku mojego programu. Kolejny odcinek mojego programu Miłosz Kłeczek w ruchu. Szanowni Państwo, już gościa dzisiejszego wydania tego programu Państwo poznali. Pozwólcie, że przedstawię jeszcze pana Mirosława Włodarczyka, który będzie naszym instruktorem, trenerem, na co dzień nauczyciel WF-u w tej szkole. Szkoła podstawowa numer 4, ale kiedyś numer? W tej chwili zespół szkolno-przedszkolny numer 4, ale kiedyś szkoła podstawowa numer 1. No właśnie, trochę się zmieniło. Pani premier, jeszcze wracam do tego wyniku, 27 do 1. Pani mówi, że to zwycięstwo. Proszę powiedzieć, jak mogłaby wyglądać dzisiaj nasza rzeczywistość, gdyby wtedy, w 2017 roku, udało pani przekonać się większość przywódców do tego, żeby nie popierali Donalda Tuska? Czy mogłoby być trochę inaczej? Mogłoby być trochę inaczej, między innymi mogłoby nie być błędnej polityki migracyjnej. Dlatego, że wówczas to był temat bardzo istotny, ważny i przewodniczący Rady Europejskiej był jednym z tych polityków, który bardzo mocno promował też ten temat i wspólnie z ówczesną przede wszystkim kanclerz Merkel forsował te złe rozwiązania, które wtedy były wprowadzane. A dlaczego nie udało się pani przekonać nikogo, kompletnie nikogo? Prowadziła pani w ogóle takie rozmowy w kuluarach? Były podejmowane próby? Oczywiście, że były rozmowy prowadzone. Oczywiście, że przekonywaliśmy wszystkich przywódców Unii Europejskiej, ale myślę, że wtedy przede wszystkim, ale podobnie jest i w tej chwili. No jest pewien układ tych rządzących, którzy próbują forsować politykę pod dyktando przede wszystkim Niemiec i Francji. Ówczesna kanclerz Merkel wywierała bardzo duży nacisk na mniejsze kraje. Między innymi dlatego Węgry też nie zagłosowały przeciwko Tuskowi. Orban się wówczas wstrzymał. To zawsze był w pewnym sensie szantaż finansowy? To był szantaż przede wszystkim finansowy, tak. Pani premier, rozpoczynamy rozgrzewkę. To program w ruchu, więc musimy się ruszać. Panie instruktorze, bardzo proszę o kilka zestawów ćwiczeń. A my sobie porozmawiamy przede wszystkim. Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, dlaczego piłka ręczna, bo zaproponowałem udział pani premier w tym programie i pani bez cienia wątpliwości powiedziała okej, ale piłka ręczna. Dlatego, że to jest prawdziwy sport. To jest sport naprawdę, to jest sport nie dla mięczaków. Tu nie ma ściemy. To znaczy? To znaczy, że trzeba dać z siebie wszystko, gra drużynowa. Trzeba przede wszystkim mocno na boisku pracować. Nie można udawać, bo każdy błąd najmniejszy to jest przegrany. Pani długo grała w piłkę ręczną? Od dziecka. Od momentu, kiedy znalazłam się w tej szkole jako dziecko. Potem było liceum, potem było również na studiach. Mhm. To był sport dla mojego pokolenia. Bardzo popularny, bardzo ważny.
mnóstwo nas wtedy grało w piłkę ręczną. A faule i kontuzje zdarzały się? No pewnie, że tak. Do dzisiaj mam problemy ze ścięgnem Achillesa. Bo tutaj pan trener mówi, że zdarzają się wybite barki, wybite zęby. Ja mam też miałam wybity prawy palec. Proszę nam mówić też, co mamy robić, bo pan milczy. Niech pan... Mówi, ja pokazuję. Pan słucha, tak? Ale dobra. Kilka słów od trenera, proszę. Podaję na bieżkę. Cały czas jest kontakt. A kiedy pani do tej szkoły chodziła, tej sali jeszcze nie było, prawda? Tej sali nie było. Była mniejsza sala gimnastyczna, która Ustaweczka. Ciągle tutaj jest czynna również i też służy uczniom. Potem była wybudowana ta sala, ale u nas tutaj... W Brzeszczach jest bardzo dużo obiektów sportowych. To była kiedyś gmina, w której jednej z pierwszych był basen, była hala sportowa, był stadion. Bardzo aktywnie tutaj wszyscy się sportowo angażowali. Co robimy dalej? Podnosimy nogę, przekładamy piłkę pod nogę. Zaczynamy od środka. Dobra. Panie premierze, zaczniemy od tematu wyborów prezydenckich, bo jakby dosłownie dni dzielą nas od decyzji, jak rozumiem, kierownictwa partii, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w tych wyborach prezydenckich. Pani swego czasu powiedziała, że nie zgadza się z prezesem Kaczyńskim, że już od początku wyeliminował kobietę jako ewentualnie kandydata, kandydatkę na urząd prezydenta. Czy podtrzymuje pani dzisiaj to stanowisko, że kobieta też powinna być brana pod uwagę? Przede wszystkim powinien być brany pod uwagę każdy, kto może wygrać wybory. Bo nie ma dzisiaj dla nas ważniejszej sprawy, dla naszego ugrupowania, niż wygrana w tych wyborach. Więc niech to będzie najlepszy kandydat. Zobaczymy, kto będzie ostatecznie walczył, ale tak jak w piłce ręcznej. Do końca, naprawdę, bez ściemy. No dobra, ale pan prezes Kaczyński powiedział w ten sposób. Mamy wojnę na wschodzie, mamy wiele konfliktów, jesteśmy w sytuacji realnego zagrożenia i w tej sytuacji elektorat oczekuje twardego męża stanu, a takie kryteria spełnia wyłącznie mężczyzna. Pani jasno powiedziała, że nie zgadza się z tym stanowiskiem i pytam panią, czy pani dzisiaj również się z tym nie zgadza, że tak samo na trudne czasy dobra jest kobieta, jak i mężczyzna, to zależy od predyspozycji indywidualnych. Margaret Thatcher jest najlepszym przykładem, prawda? Więc myślę, że tutaj przede wszystkim muszą być oczywiście spełnione te warunki, o których mówiłam. Trzeba bez ściemy naprawdę zagrać w tej grze, zagrać w tym meczu, czyli w kampanii wyborczej, wygrać te wybory. To jest dzisiaj to najważniejsze kryterium. Natomiast oczywiście są badania, które wskazują i taki został przyjęty w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości sposób wyłaniania kandydata, czyli poprzedzone analizami i badaniami. I nie ma tu już dyskusji. Ten, kto zostanie wskazany, będzie kandydatem, a my wszyscy będziemy grać w biało-czerwonej drużynie. To, że nie ma dyskusji w partii, to ja słyszałem takie opinie, że nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. Ale mam nadzieję, że możemy sobie pogadać szczerze w tym odcinku, trochę nietypowym, bo jesteśmy na sali gimnastycznej. Szczerze rozmawiamy. Nie ma dyskusji w momencie, kiedy zostanie podjęta decyzja. No to ja wiem, że jak już będzie podjęta. To będzie niezwykle trudna kampania. Kampania prezydencka różni się od wszystkich pozostałych. Jest jeden kandydat. Ktoś może powiedzieć, łatwiej, bo jest tylko jeden człowiek, łatwiej panować nad przekazem, zrobić z jedną osobą kampanię. Ale z drugiej strony to jest tak, że wszyscy muszą na tego kandydata zagrać, tak? Że to nie jest też takie łatwe. Przed kilkoma dniami opublikowała pani w mediach społecznościowych film, w którym zadaje pani pytanie, czy Stany Zjednoczone są gotowe na kobietę prezydenta? Czy Polska jest gotowa na kobietę prezydenta? Mówi pani, zobaczymy. Wszyscy odebrali to bardzo jednoznacznie, jako sygnał wysłany od premier Beaty Szydło do prezesa Kaczyńskiego. Weź mnie pod uwagę. Nie, to było po prostu dosłownie pytanie, czy kobieta może być prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy ewentualnie również kobieta może być prezydentem Polski. No ale pani premier. Stany Zjednoczone wybrały Trumpa i bardzo dobrze, bo Harris poza tym, że jest kobietą i to jest jedyny walor tej kandydatki, no byłaby fatalnym prezydentem i dla nas również, dla Polski to był fatalny wybór. Także w tym momencie myślę, że jednoznacznie Amerykanie odpowiedzieli, ale nie sądzę, że dlatego Harris przegrała, że jest kobietą, tylko dlatego, że po prostu była fatalną kandydatką.
Pani nie odpowiedziała na moje pytanie, dlatego ja zaraz będę dopytywał, tylko bardzo proszę o bardziej dynamiczną formę ruchu. Jak no, rozmawiamy, taką? To możemy nie, ale będziemy biegać, też będziemy rozmawiać. To może jakieś proszę, podania, coś dalej? No. Dobra, za chwilę będą. Proszę cały czas działać, panie trenerze. Nie możemy. Proszę się wtrącać, proszę nam przerywać. Jest pan tutaj dzisiaj naszym kierownikiem. Dobrze. Pani premier. Zapraszam na linię. Szanowni Państwo, zachęcamy do odwiedzenia i zakupów w sklepie Republiki. Czekają tam na Państwa najnowsze gadżety z logo naszej stacji, takie jak kubki, koszulki, bluzy czy czapki, a także wiele innych. To wszystko mogą Państwo kupić z 10% rabatem. By skorzystać z promocji, należy wpisać specjalny kod rabatowy KLECZEK10, widoczny u dołu ekranu. Kupując gadżety, wspieracie Państwo produkcje takie jak ta. Ruszam. Zdążyłem się przebrać w międzyczasie. Pani premier, trochę nie kupuję tego, co pani mówi, gdyż... Już pani tłumaczę, dlaczego? No. Bo polityk takiej rangi jak pani nie wrzuca od tak... tego rodzaju filmu do mediów społecznościowych, bo doskonale pani wiedziała, że wywoła to swego rodzaju spekulacje, kontrowersje. Dasz? I tak dalej. Dlatego chciałbym wiedzieć, i proszę panią o szczerą odpowiedź, czy pani oczekiwała od pana prezesa, premiera Kaczyńskiego, że będzie pani sądowana jako kandydat na prezydenta naszego kraju. Nie, no prezes... Czy pani czuje się dzisiaj rozczarowana tym, że nie ma pani w tym wąskim gronie osób? Bo dużo osób mówi, że powinna pani. Pierwsza rzecz, nie czuję się rozczarowana. Natomiast ja nie sądziłam, że ten filmik może rzeczywiście taką dyskusję wywołać w tym kierunku. Bardziej chodziło mi o to, żeby właśnie zadać pytanie, czy kobieta może również pełnić taką funkcję, nie mając na myśli siebie czy kogoś innego w polityce. Pani, że nie jest brana żadna kobieta, więc po co takie pytanie? No, niestety nie jest brana. Myślę, że ta, ale taka decyzja zapadła, tak jak mówię. No i tu już to jest gra drużynowa, panie redaktorze. Ja wiem, że to jest gra drużynowa, tylko czy pani byłaby gotowa wziąć udział w tym wyścigu? To już jest bez dyskusji, to już jest temat zamknięty. Widzi pani w polskiej polityce poza samą sobą kobiety, które mogłyby właśnie być przynajmniej brane pod uwagę w badaniach, czy dołączyć do tego zespołu, który jest brany pod uwagę w badaniach? Ale mówimy czy o mamy Zjednoczonej takie silne... Prawicy, no, czy mówimy w ogóle? O Zjednoczonej Prawicy. Znaczy kobieta, która mogłaby reprezentować obóz patriotyczny. Czy widzi pani, gdzieś ma pani obraz takich sylwetek? Ja myślę, że jest bardzo dużo młodych szczególnie polityczek i w naszym obozie politycznym, ale też i w innych ugrupowaniach, szczególnie na lewicy widać, że chociażby pani Paulina Matysik, która w tej chwili wydaje się, że jest taką silną osobowością. Ja jej życzę jak najlepiej, bo uważam, że potrzebne są w różnych miejscach w polityce właśnie kobiety, które będą potrafiły grać bez ściemy. Mhm. Natomiast pytanie jest też zasadnicze takie, czy tych trzech kandydatów, bo pan premier Kaczyński sprecyzował, że teraz mamy trzech kandydatów, to są mężczyźni. Sprecyzował, że oni spełniają też kryteria, jakie zostały przedstawione kilka miesięcy temu, czyli wysoki, przystojny, wysportowany, znający języki obce, obyty w świecie. Jest tutaj dużo takich cech indywidualnych dotyczących prezencji. Czy w pani ocenie ten fundament, na którym też opiera się dzisiaj wybór kandydata, rzeczywiście jest celny? Czy wygląd, czy takie predyspozycje fizyczne powinny być na pierwszym miejscu? Ja nie znam podstaw tej analizy, bo nie uczestniczyłam w pracach zespołu, który tych kandydatów wyłania, ale zapewne jest to poprzedzone jakimiś badaniami czy właśnie analizami, które wskazują, że tak powinno być. Z mojego punktu widzenia nie uważam, że to są najważniejsze cechy. Bardziej chyba mnie interesuje, co ma do powiedzenia ten, kto będzie kandydatem na prezydenta czy moim prezydentem. Bardzo dobrze to ujął pan prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że może być najprzystojniejszy, najładniejszy, najmądrzy, ale nie potrafi rozmawiać z ludźmi. A z ludźmi trzeba rozmawiać, trzeba ich słuchać i przede wszystkim słyszeć, co oni mają do powiedzenia. Czyli trochę trzeba być showmanem też. A to jest inna sprawa. No, dzisiaj mamy taki świat, że i polityka niestety zaczyna być coraz bardziej zdominowana właśnie przez tego typu zachowania, akcje.
Byle tylko polityka i nasze życie nie zamieniło się całkowicie w show. No tak, tylko pan marszałek Sejmu Szymon Hołownia, świetny showman, natomiast brakuje tego akcentu, o którym pani powiedziała, czyli nie słucha ludzi. On tylko mówi, ale już nie słucha. Myślę, że marszałek Hołownia, jego kariera zakończy się chyba na tym marszałkowaniu i... Nie, przepraszam, będzie kandydatem niezależnym, pani premier. Niezależnym. Szef partii nie będzie kandydatem niezależnym. Jest w tej chwili drugą osobą w państwie rządzonym przez koalicję 13 grudnia, więc nie jest już niezależny. Natomiast myślę, że to jest przede wszystkim genialny pomysł Donalda Tuska. Zrobić Hołownię marszałkiem Sejmu i obnażyć jego wszystkie słabości, że się po prostu nie nadaje do Wystrzelał się przez tych kilka miesięcy. No, co robimy? Teraz mamy na tej ławce ile osób? Pan profesor Czarnek, doktor Karol Nawrócki i europoseł Tobiasz Bocheński. Nie uważa pani, że sam proces wyłaniania kandydata Prawa i Sprawiedliwości jest zbyt długi i już zaczął się robić trochę męczący? No ale żadne z ugrupowań w tym raczej... Zgłosił się Sławomir Mensen i wiemy, że chce startować. Jeżeli pokazuje tam, to ta ręka, tak? Idziemy. Marek Jakubiak, natomiast Platforma też jeszcze nie zgłosiła. Hołownia. Tak, no Hołownia się teraz zgłosił. Platforma też jeszcze nie zgłosiła póki co swojego kandydata, więc myślę, że... Ale wy czekacie na Platformę? Nie, niekoniecznie. No, my chcemy wybrać tego, który wygra wybory, a żeby taki kandydat gwarantował sukces, no to potrzeba trochę czasu na analizy. No to kto byłby lepszy? Tobiasz Bocheński, który do tej pory wystartował tylko w jednym takim plebiscycie i przegrał wybory w Warszawie. Doktor Nawrocki, który nie jest doświadczonym politykiem, natomiast na pewno jest patriotą z wiedzą historyczną i z takim ugruntowanym fundamentem. Czy pan profesor Czarnek, który przecież jest bardzo dobrze wykształcony, jest już sprawdzonym, doświadczonym politykiem, który cieszy się bardzo dużą popularnością? Każdy z nich jest dobrym kandydatem. Nie namówi mnie pan na to, żebym w tej chwili wskazywała jednego. A ma pani swój typ? Nie mówię, że pani wskazywała. Czy ma pani swój typ? Pewnie gdybym miała zadecydować i powiedzieć, który z tej trójki byłby w mojej ocenie najlepszym kandydatem, to pewnie bym podała jakieś nazwisko, natomiast w tej chwili myślę, że na tym etapie trzeba po prostu zaczekać i na tego wskazanego kandydata później, tak jak powiedziałam, pracować. Gra drużynowa. Zacznę od pani premier. 3, 4. Miłosz. Pani premier. Już trochę zmęczeni, trochę spoceni. Pierwsza część treningu za nami, część druga rozmowy przed nami. I pozwoli pani, że tę drugą część naszej rozmowy rozpocznę od cytatu pani wpisu.
Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, panowie, napisała pani premier Beata Szydło na X-ie. Jak duże są dzisiaj napięcia w obozie Zjednoczonej Prawicy, pani premier? Bo rozumiem, że część kolegów z partii chciała wykluczenia pani z kierownictwa. No, ten tweet już ma pewien... Myślałem, że mam dostać głowę. Pewien czas. Rzeczywiście, no, takie napięcia były i zawsze będą. No, to jest naturalne w polityce, tak jak w sporcie. Natomiast w tej chwili ja się bardzo cieszę, że wszyscy wyciągnęli wnioski, że w tak ważnym momencie, kiedy jesteśmy przed wyborami prezydenckimi i rzeczywiście trzeba, potrzebujemy gry drużynowej, że niektórzy wyciągnęli wnioski z tego i przestali już w taki sposób próbować porządkować czy pod siebie nasze ugrupowanie. Tak, ten program trochę szerzej sięga niż te bieżące wydarzenia polityczne, bo jest to okazja, żeby porozmawiać generalnie o pewnym tle też polityki i kulisach tej polityki. Komu pani tak bardzo za skórę zaszła i dlaczego? No ja jestem osobą, która, chociaż prezes powiedział, że myślę, że to jest warte zacytowania, że w polityce trzeba mieć dobrą, ale krótką pamięć. I wydaje mi się, że te spory polityczne, napięcia, które się, tak jak powiedziałam, rzecz naturalna, one się rodzą i będą się rodziły. No, politycy są bardzo ambitnymi ludźmi, więc, ale dobrze, że te spory w tej chwili pozamykaliśmy i jest w porządku. Ten wpis pochodzi, to było pokłosie różnego rodzaju materiałów prasowych, które się latem pojawiały, takie domysły, że Szydło trzeba wyrzucić, Szydło się trzeba odwołać z kierownictwa partii. Ktoś to rzeczywiście próbował w ten sposób rozgrywać. To było też pewnie pokłosie wydarzeń małopolskich, więc, ale czas przeszły, dokonany. Jakie dzisiaj ma pani relacje z panem premierem Kaczyńskim? Czy państwo ze sobą rozmawiacie? Tak, oczywiście. Jestem w kierownictwie partii, jestem członkiem komitetu politycznego. W tej chwili europosłem, koncentruję się na pracy w Brukseli, ale wtedy, kiedy trzeba, oczywiście włączam się w pracę tutaj w Polsce. A przed nami taki okres, kiedy będziemy wszyscy przede wszystkim musieli się koncentrować na pracy w Polsce. Pytam o to, bo sama pani wróciła do Małopolski, wybór marszałka Sejmiku Małopolskiego, województwa małopolskiego, kandydatura Łukasza Kmity wskazywanego przez prezesa Kaczyńskiego nie zyskała aprobaty radnych. Jak się mówi, dzięki pani. Tak, tak. No, czytałam o sobie, że jestem buntownikiem. No właśnie. Ja raczej nie mam natury buntownika. Myślę, że to inni byli buntownikami, natomiast dobrze, że Małopolska jest rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość. No dobrze, tylko że wtedy te relacje z prezesem zaczęły się psuć? Myślę, że wtedy nie psuły się relacje z prezesem, natomiast no, rzeczywiście próbowano wytworzyć taką atmosferę, że coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o bunt struktur małopolskich, co było nieprawdą kompletną. Dobrze, zakończmy tą historię. Rozumiem, że dzisiaj te sprawy zostały już poukładane. Przed nami przede wszystkim wybory prezydenckie. Natomiast przed nami też bardzo wiele zagrożeń, które docierają bezpośrednio z Brukseli, w której pracuje pani przecież na co dzień. I to jest pakt migracyjny. Najnowszy pomysł rządu, pani premier, jest taki, żeby nielegalnym migrantom, którzy już trafią do Polski, płacić pieniądze za to, żeby opuścili nasz kraj. Jak pani ocenia ten pomysł rządu? To jest kompletny nonsens. To mogę powiedzieć tak, że im szybciej ten rząd się skończy i zostanie zastąpiony przez rząd, który rzeczywiście myśli o interesie Polski i Polaków, tym lepiej dla nas wszystkich. To są niezdrowe, złe pomysły. To są pomysły też świadczące o bezradności, dlatego że Tusk i jego ekipa zdają sobie doskonale sprawę z tego, że migracja, nielegalna migracja jest problemem dla Polaków, że ludzie nie chcą nielegalnych migrantów w Polsce. Zresztą mają doświadczenia z różnych państw Unii Europejskiej, w których ta nielegalna migracja przecież już od dłuższego czasu jest krytykowana. Idą wybory prezydenckie, więc muszą coś panowie z rządu powiedzieć takiego, żeby było przynajmniej takie wrażenie, że
Rzeczywiście jest w tej chwili rząd, który nie zgadza się na nielegalną migrację. No ale... ale oni się zgodzili na to, zdecydowali się na to, na te wszystkie rozwiązania, które zaproponowała Bruksela. Zresztą nie po raz pierwszy. W 2015 roku, kiedy zostałam premierem, pamiętam pierwsza Rada Europejska, na którą pojechałam i później wszystkie kolejne w 2016 roku, to był głównie temat migracji. To był przecież Ewa Kopacz, moja poprzedniczka, zgodziła się na te rozwiązania, które w tej chwili, wtedy proponowała Bruksela, na przyjmowanie nielegalnych migrantów do Polski. I już wtedy Tusk był tym, który forsował na Radzie Europejskiej tą błędną politykę migracyjną. I to się nic nie zmieniło, dlatego że to jest w interesie przede wszystkim Niemiec w tej chwili. Tylko że to jest tak. Był pomysł, czy to nie jest pomysł, to jest wpisane do paktu migracyjnego. Jeżeli ktoś nie będzie przyjmował nielegalnych migrantów, będzie ponosił konsekwencje finansowe. Mowa jest o kwocie nawet 20 tysięcy euro za nieprzyjętego migranta. Ja rozumiem, że rząd ma nowy pomysł. Zamiast płacić kilkadziesiąt tysięcy euro Brukseli, woli zapłacić, nie wiem jeszcze jaką stawkę, tym nielegalnym migrantom, żeby wrócili. Nie mamy ani gwarancji tego, że po odebraniu tych pieniędzy, naszych pieniędzy, podatników, taki nielegalny imigrant nie wróci ponownie do Polski po kolejne pieniądze. Jest to chyba sygnał wysłany do przemytników, że warto tych ludzi przerzucać, bo nie dość, że dostaną socjal, pewnie przez jakiś czas to jeszcze dostaną taki grant w postaci środków bezzwrotnych. Jestem ciekawy, kto wpadł na taki chory pomysł w rządzie Donalda Tuska. Panie redaktorze, Bruksela powie hola hola, panowie. W pakcie migracyjnym jest bardzo wyraźnie zapisane. Nie chcecie nielegalnych migrantów? No to musicie nam płacić. Co nas to obchodzi, żeby chcecie im zapłacić? Więc płacicie jeszcze drugi haracz. Więc tutaj tych pytań, wątpliwości jest tak dużo, że... No tylko pytanie jest takie, czy w ogóle warto się nad tym tematem pochylać, dlatego że on jest po prostu no, tak nierealny i szkodliwy, że ja nie wierzę... Czy nie jest nierealny, jeżeli konstytucyjni ministrowie o nim mówią, to chyba jest realny. No tak, jeszcze nam grozi, przepraszam, że wchodzę w słowo, 40 tysięcy podobno osób w ramach readmisji z RFN-u może do Polski przyjechać. No więc to macie państwo odpowiedź, dlatego trzeba wziąć udział w referendum, które organizuje teraz Prawo i Sprawiedliwość, chce zorganizować, zbieramy podpisy i trzeba powiedzieć głośne nie. Ludzie muszą zaprotestować. Nikt nie mówi, że nie trzeba pomagać tym ludziom, którzy pomocy potrzebują. Przecież myśmy byli pierwszym rządem, który na dużą skalę rozpoczął pomoc humanitarną. Tam, na miejscu, w tych krajach, gdzie ci ludzie tej pomocy potrzebowali. Każdy pomysł, który był potem forsowany przez Brukselę i teraz jest akceptowany przez rząd Tuska, to jest dokładnie to, o czym była mowa, tak? Czyli tak naprawdę pieniądze dla przemytników, rozwiązywanie problemów Niemców, ale tworzenie problemów tutaj u nas w Polsce. A niech mi pani powie z punktu widzenia polityka, który pracuje już... Który to rok? Szósty? Szósty rok w Brukseli. Dlaczego cały czas jest ten sam sposób myślenia, mimo że od wielu lat borykamy się z problemem tej migracji, zamiast wzmacniać, uszczelniać granice zewnętrzne Unii, rozbudować Frontex, dogadać się z krajami, z których te osoby do nas docierają, dlaczego jedynym pomysłem sił, które mają większość w instytucjach europejskich, jest to, aby legalizować pobyty nielegalnych migrantów i przerzucać tylko określone kwoty do krajów, gdzie ich jest jeszcze niewielu, tak jak do Polski. Dlaczego nie ma pomysłu, żeby zamknąć, albo tak jak mówi Donald Trump, żeby po prostu te osoby odsyłać, deportować do swoich ojczyzn? Dlatego, że tak naprawdę chodzi o, co chodzi o rozwiązanie problemów tych państw. Państw Unii Europejskiej, które doprowadziły do tego chaosu migracyjnego u siebie i w całej Unii Europejskiej. Ale przyjmując kolejnych, nie rozwiążą tego. Kiedy w 2016 roku byłam z wizytą w Berlinie na zaproszenie kanclerz Merkel, wtedy to był ten czas, kiedy ona próbowała nas przekonać, mój rząd, żebyśmy jednak zdecydowali się na tą forsowaną przez nią politykę migracyjną. Pokazywano mi takie dzielnice w Berlinie, do których, jak powiedział mi jeden z wtedy
z pracowników ambasady polskiej. Tutaj nawet policja niemiecka nie chce przyjeżdżać, dlatego że się boją. Dlatego że ci ludzie, którzy zostali bardzo przecież zaproszeni przez panią Merkel, ona otworzyła szeroko drzwi nie tylko do Niemiec, ale do całej Unii Europejskiej. Powiedziała, przyjeżdżajcie i każdego z was przyjmiemy. Z myślą być może wtedy, nie wiem jakie były dokładnie jej cele, ale pewnie chodziło też o kwestie związane z miejscami pracy. Tyle tylko, że ci ludzie trafiali w zupełnie nieprzygotowane środowisko. Niemcy też nie były na to przygotowane, a ich było coraz więcej. I zamiast pomagać tym, którzy pomocy potrzebowali i zamiast rozwiązywać swoje problemy gospodarcze, doprowadzili do tego, że spowodowali ogromny kryzys migracyjny tutaj w Europie, a korzystali również na tym ci, którzy po prostu zarabiali. Czy Polska powinna, jeżeli już do nas napłyną większe kwoty takich migrantów, czy Polska powinna iść śladami właśnie Stanów Zjednoczonych i odsyłać tych ludzi, deportować ich, nie patrząc na pozostałe kraje wspólnoty? Myśmy powinni zdecydowanie realizować taką politykę, która jest dobra dla Polski. A nielegalna migracja nie jest dobra dla Polski. Dlatego nawet jeżeli Unia Europejska ma ustalone pewne zasady, które w tej chwili są szkodliwe z naszego punktu widzenia, to trzeba na ten temat mówić i trzeba to zmienić. A jak się tego nie da zmienić, to trzeba powiedzieć nie. My się na to nie zgadzamy. Zapraszam, porzucamy sobie karne, co? Okej? Kto broni? No, ja bronię. Bronimy Polski. Bronimy Polski, bardzo proszę. Zrobimy podejście takie tylko. Zamach, rzut. Dobry. Pamiętam pani premier. Kiedyś jako dziennikarz towarzyszyłem pani w delegacji do Chin. To był chyba 2016 rok. Wizyta w Pekinie. Kilkudniowa czy tygodniowa. Powiem pani, że ma pani smykałkę do mediów. Czego nie mogę powiedzieć o ówczesnych pani współpracownikach z CIR-u. Bo byliśmy tam przez tydzień, a pani w ogóle nie udzielała się w mediach. Nie dawała pani briefingów, konferencji. Tak mówię, cholera, jestem tu już któryś dzień. To po co my tu przyjechaliśmy? Oczywiście fajnie pozwiedzać Chiny, ale powinniśmy mówić o tym, co pani premier robi, relacjonować każdy dzień. No i wtedy pamiętam, wziąłem swojego operatora, mówię, chodź Tomek, przebijemy się przez tę ochronę, pójdziemy do pani premier, powiemy, że chcemy live'a, czyli relacje na żywo. No i tak zrobiliśmy. Co prawda tamci mieli do nas ogromne pretensje, ale ja mówię, pani premier, może w końcu byśmy powiedzieli Polakom, co my tutaj robimy, co pani tu robi. Pani premier się zastanowiła i mówi, no ma pan rację, panie redaktorze. I zrobiliśmy tego live'a, z czego ówczesna Telewizja Polska bardzo się cieszyła, bo cały czas oczekiwali na jakąś relację i wieści z Chińskiej Republiki Ludowej. To był chyba szczyt, tak? Z tego, co pamiętam, gospodarczy. Tak, rzeczywiście. No, często to jest tak, że urzędnicy są zbyt nadgorliwi czy zachowawczy. To też ten parasol ochronny. Parasol, tak. To muszę powiedzieć, że też dla mnie to było to duże wyzwanie, kiedy te wszystkie obostrzenia musiałam znosić. Później się przyzwyczaiłam, ale ja jestem raczej osobą, która ceni sobie wolność. I najgorszym w tym pełnieniu tej zaszczytnej funkcji bycia premierem polskiego rządu, to jest oczywiście to brak tej wolności, takiej w sensie poczucia prywatności. O, mogę powiedzieć anegdotę. Bardzo proszę, chętnie. Nie wiem, czy nie będą mieli moi panowie z ochrony, których bardzo serdecznie pozdrawiam i byli wspaniali i zawsze dbali o mnie, pretensji i kłopotów, oby nie. Kiedy wracałam tutaj do siebie, do domu, no więc powiedziałam, że... Uderzyła pani w Seicento. Nie, to nie ja. To nie ta historia. To nie ja. Tylko powiedziałam panom, że no, proszę, żeby mi tutaj zostawić prywatność. No i na przykład na zakupy. Jak zawsze jeździłam, chciałam jeździć sama swoim samochodem. Będąc premierem? Będąc premierem. Panowie powiedzieli, że to jest niemożliwe, bo oni będą mieli problemy i że nie ma takiej możliwości. No więc ja powiedziałam, że no, biorę to na siebie, bardzo proszę, to jest tutaj niedaleko, ja tutaj mieszkam. Nie będziemy robili tutaj takiego widowiska, że cała kolumna zajeżdża, bo ja chcę zrobić zakup. No i raz mi pozwolono,
pojechałam tym swoim samochodem. Byłam przekonana, że jestem sama. No oczywiście ze zdziwieniem zauważyłam, kiedy w lokalnym, pod lokalnym sklepem stały dwa samochody na warszawskich numerach. A kiedy weszłam do środka, wśród mieszkańców, którzy robili zakupy, zauważyłam ze zdziwieniem kilku panów, których wydawało mi się skądś znam, bo to byli moi panowie z ochrony. To jest anegdota oczywiście, ale to też chcę o tym powiedzieć, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś myśli, że bycie prezydentem czy premierem, czy nawet ministrem, to jest tylko i wyłącznie władza i takie sprawowanie tego urzędu, no to ma to też drugą stronę, ale to może kiedyś opiszę w pamiętnikach. No to jest ciekawe, znaczy, a to też pokazuje profesjonalizm, bo jednak z pani perspektywy trochę wolności było potrzebne, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo, na jakiego psychopatę się trafi. Oczywiście, że tak. Nie? Natomiast, no właśnie, rok 2017 zamienia pani stanowisko szefa rządu na wicepremiera. Czy pani miała takie przeświadczenie, że to jest ten moment, kiedy rzeczywiście opłaca się dokonać pewnej zmiany w fotelu prezesa Rady Ministrów, czy jeszcze miała pani poczucie, że pani misja nie została zakończona, a wręcz przedwcześnie przerwana? No, panie redaktorze, to nie są nigdy łatwe momenty, kiedy trzeba odejść z jakiegoś miejsca, szczególnie kiedy się nie zrobiło jeszcze wszystkiego do końca. No właśnie pytam, czy uraz w sercu trochę pozostał? No wtedy to nie było łatwe i też przyznam, że to nie było tak, że oczywiście ja byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa, tym bardziej, że myśmy mieli przecież wtedy bardzo dobre notowania. Rząd miał chyba jedne z najlepszych wyników. Realizowaliśmy wszystko, do czego się zobowiązaliśmy i trzeba powiedzieć, że cały rząd pracował bardzo, bardzo efektywnie. Ważne reformy, 500+, wiek emerytalny to była ustawa, którą przygotował pan prezydent, no ale przecież myśmy ją wprowadzali w życie. Ale tego nikt pani nie zabierze. Dzisiaj jest pani twarzą tej lepszej, bogatszej Polski. Dzisiaj patrzę na to z innej perspektywy, bo oczywiście też upłynęło sporo czasu, więc mogę inaczej ocenić pewne wydarzenia czy pewne decyzje. Natomiast to nie mogę powiedzieć, że mi wtedy nie było przykro, powiedzmy, czy że nie czułam jakiegoś żalu czy niezrozumienia, więc to nie są łatwe momenty, ale na tym polega polityka. No, to jest, jeszcze raz powtórzę, gra drużynowa. Jasne. Pani z tej drużyny się nie wyłamuje, ale patrząc z perspektywy czasu przed premierem Morawieckim miały być postawione bardzo ważne zadania. No z jednej strony gospodarka, napędzanie tej gospodarki, z drugiej strony też budowanie partnerskich relacji w Unii Europejskiej czy wzmacnianie naszej pozycji w Unii Europejskiej. To chyba nie do końca zdało egzamin. Dialogi, rozmowy, próby podejmowania jakichś kompromisów, one były po prostu nieskuteczne. Czy uważa pani, że z tego punktu widzenia tamta decyzja, żeby zamienić premiera Morawieckiego za premier Szydło, nie była błędem? Muszę powiedzieć, że dzisiaj mija dokładnie 9 lat od momentu, kiedy mój rząd był zaprzysiężony, 16 listopada. Rzeczywiście. 16 listopada, tak, 2015 roku. 9 lat to jest sporo czasu. I tak jak powiedziałam, ta perspektywa jest już w tej chwili zupełnie... No dlatego można po analizie wysnuć wnioski. Zupełnie inna. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że problemem w Unii Europejskiej czy w naszych relacjach nie była Beata Szydło, czy nie był rząd Beaty Szydło, tylko problemem było to, że w Polsce rządzi rząd, który jest rządem Prawa i Sprawiedliwości, konserwatywnego ugrupowania. Dla tych elit liberalno-lewicowych to było coś niezrozumiałego. To było coś nie do przyjęcia, ponieważ wtedy w połączeniu z Węgrami, z ugrupowaniem Viktora Orbana, myśmy stanowili realne zagrożenie, ale też przypomnę, że Fidesz był wtedy w PPP, czyli w tej partii, która rządziła. Był wypychany. Byli Brytyjczycy jeszcze, też konserwatyści. I oto dochodzi jeszcze jeden rząd i ta grupa państw, które budują, mają inną wizję Unii Europejskiej, jest coraz szersza. A przede wszystkim myślę, że dla nich było nie do pomyślenia, że tutaj w naszej części Europy jest rząd konserwatywny. I dlatego robili wszystko, żeby doprowadzić do
tego, by te relacje były jak najgorsze, żeby przedstawiać Polakom nas wszystkich właśnie w takim świetle. No, czyli z tego... I myślenie wtedy w kategoriach, ja rozumiem, dzisiaj mogę powiedzieć tak, szukaliśmy rozwiązania, tak? Bo jednak były takie przekonania, że może jednak z jakiegoś powodu, jeżeli się zmieni obsadę rządową, bo to przecież nie tylko ja odeszłam wtedy z rządu, potem odchodzili kolejni ministrowie, że to spowoduje też zmiany stosunku i relacji do nas. W mojej ocenie nie mogło się tak stać. Po prostu problemem było dla nich tam w Brukseli, w Berlinie było to, że w Warszawie jest rząd konserwatywny. Wyszliśmy z panią premier na zewnątrz, przed szkołę. Regiony zresztą pani dobrze znane. Pewnie się trochę zmieniło na przestrzeni lat. Zmieniło się, wypiękniało. Ale wejście do szkoły tutaj praktycznie takie samo. Ale to nie jest główne. To główne nie, boczne. Kiedyś to było główne, ponieważ ta szkoła kiedyś... Zresztą proszę podejść tutaj. 1931 rok wtedy powstała. I to był ten budynek tutaj. A potem była rozbudowywana. Kiedyś tu było jeszcze też gimnazjum. Powstała szkoła. 95 lat. Gimnastyczna. Także jest takie szczególne dla mnie miejsce na pewno. O, tutaj jest 1929. Wtedy się rozpoczęła budowa, a 1931 się skończyła. To powiem pani, że szybciej zbudowali tę szkołę, niż pan Trzaskowski remontuje dzisiaj trasę łazienkowską. No bo tu są wspaniali ludzie. No, zdecydowanie szybciej. I ci ludzie mieszkali to, ci ludzie, mieszkańcy budowali to dla siebie, dla swoich dzieci. Brzeszcze to jest taka miejscowość, która wszystko zawdzięcza kopalni. Tutaj powstała pierwsza państwowa kopalnia była w Polsce wolnej. Dzięki temu, że ta kopalnia tutaj była, ludzie mieli pracę, miejscowość się rozwijała. Bardzo dużo obiektów sportowych, które tu są, basen, sala, hala gimnastyczna. To były obiekty wybudowane właśnie dzięki temu. No i potem się to oczywiście jeszcze bardziej rozwinęło. No, dzisiaj niestety ten rząd nie widzi szans dla polskiego górnictwa. Zresztą cała Unia Europejska to jest szaleństwo. 14 rok przecież protesty też w obronie wygaszania kopalni, również tej kopalni. Tak, ówczesny kandydat na prezydenta Andrzej Duda był tutaj. Wtedy udało się dzięki solidarności, determinacji mieszkańców, tu się odbywały marsze mieszkańców protestacyjne przeciwko likwidacji tego zakładu pracy, udało się go obronić. Pytam też o te ceny energii, ponieważ jak pani ocenia realne szanse na to, żeby Unia Europejska odeszła dzisiaj od swojego planu neutralności klimatycznej do połowy tego stulecia, od paktu klimatycznego, od Zielonego Ładu? Donald Trump mówi tak, będziemy wiercić, będziemy sprzedawać, obniżymy ceny ropy naftowej, gazu, generalnie surowców energetycznych. Donald Tusk nagle dostał olśnienia i mówi, że Europa nie jest już konkurencyjna, bo ceny energii są za wysokie, bo Polska ma najwyższe ceny w zasadzie w całej wspólnocie europejskiej. No, eureka. Tak, czy jest szansa, żeby po prostu zatrzymać ten niszczycielski proces? Swoimi decyzjami Unia Europejska, Komisja Europejska wykończyła europejską gospodarkę i konkurencyjność. Powoduje, że Europejczycy są coraz biedniejsi. Biznesy padają, przemysł samochodowy praktycznie już nie istnieje. To jest efekt tej chorej ideologicznego projektu, który był forsowany przez ostatnie lata w Unii Europejskiej. Ja mogę powiedzieć tak, że dzisiaj coraz więcej jest takich refleksji i coraz więcej polityków mówi o tym, że może jednak to poszło za daleko. Tyle tylko, że nie zmienia się niestety punkt widzenia w Komisji Europejskiej. My w tej chwili w Brukseli mamy spotkania z kandydatami na komisarzy. I oni jak jeden mąż za von der Leyen powtarzają, że Zielony Ład, ambitne projekty, jeszcze taka idea powinniśmy fix. Taka idea fix. A można się domyślać, że za tym idą duże pieniądze, które... Czyli nie będzie rewizji, pani premier, mają, nie będzie rewizji, nic się nie zmieni. Jeżeli ludzie zaczną się buntować, jeżeli poszczególne państwa europejskie będą mówiły dosyć, to jest szansa na to, żeby pewne rzeczy zmienić. Ale to musi być ta refleksja i musi być to poparte działaniami. To, że
Tusk dzisiaj mówi właśnie, że to może jest nie najlepsze, ale nic nie robi, tylko bezkrytycznie zgadza się na te projekty, które tam są forsowane, no to mówi to, bo wie, że Polacy się wściekają, ale robi to, co dyktuje mu Bruksela i Berlin. Czy pani uważa, że jest coś takiego jak ukryty plan Tuska, kiedy ten odcinek będzie już na emisji w internecie przed premierą telewizyjną, to powinniśmy znać już wyniki prawyborów w Platformie Obywatelskiej. Wydaje się, że dzisiaj Donald Tusk chce osłabić Rafała Trzaskowskiego i przeforsować kandydaturę Radosława Sikorskiego. Czy uważa pani, że czas do maja przyszłego roku to będzie czas, kiedy Donald Tusk swoim otoczeniem, zapleczem medialno-politycznym wykończy tego kandydata, który wygra prawybory, aby w ostatnim momencie powiedzieć, tylko ja realnie mam szansę, żeby wygrać te wybory i wskoczy jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, a może jako kandydat całej obecnej koalicji rządzącej? No, w polityce wszystko jest możliwe i myślę, że Tusk może do końca sondować, czy ma szansę wygrać. On po raz kolejny nie jest w stanie znieść swojej porażki, a przecież przegrał w wyborach prezydenckich, więc pewnie będzie się przyglądał, sondował. Ale też na pewno nie zależy mu, żeby kandydat Platformy był silnym kandydatem, to znaczy takim, który zagrozi mu w jego obozie politycznym. To on ma być tym, który za sznurki pociąga. Więc taki scenariusz ja nie wykluczam, że jest możliwy. No i pamiętajmy jeszcze o jednym, że wyłącznie Pałac Prezydencki daje de facto premierowi Tuskowi bezkarność, bo to tylko Trybunał Stanu mógłby go pociągnąć do odpowiedzialności, ale tutaj większość 3/5 Zgromadzenia Narodowego trudno uzyskać. No, jest to również argument, który może brać pod uwagę. Natomiast tak jak mówię, on przede wszystkim do końca będzie czekał, czy ma szansę wygrać, bo jeżeli uzna, że nie, to przypuszczam, że nie podejmie tej rękawicy. Bardzo dziękuję pani premier za spotkanie. Dzięki. Pani premier Beata Szydło gościem 24 lub 25 odcinka. Czas szybko leci. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać w pani miejscowości, w pani regionach. Urodziła się pani w Oświęcimiu, tak. Wychowała w Brzeszczach, studiowała w Krakowie i nie tylko. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję pani. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców. I zachęcamy do piłki ręcznej, tak? Tak jest. Wspaniały sport. Twardy sport dla silnych ludzi. Dziękuję. Nie do zobaczenia. Nie tutaj.